Czy jeżeli moje dziecko nie potrafi się oderwać od smartfona, czy to znaczy, że ono jest uzależnione? Absolutnie nie. A dzieci, nastolatki w obecnych czasach urodziły się w takim momencie, kiedy smartfon, internet były już dostępne. Nie pamiętają czasu sprzed takich technologii, w związku z czym jest to dla nich zupełnie naturalne, że tam szukają rozrywki, kontaktu ze znajomymi, wiedzy. To, że przyklejone są do smartfona, nie powinno jakoś nas szczególnie dziwić, a jest to zupełnie normalne. Natomiast faktycznie są takie sytuacje, w których rodzice mogą poczuć się zaniepokojeni tym, jak ich dziecko używa smartfona. Jakie to są sytuacje? To przede wszystkim taka sytuacja, kiedy dziecko reaguje dużym niepokojem, lękiem, napięciem, złością na sytuację, w której ze smartfona korzystać nie może, lub z internetu, lub z gier. Kiedy korzystanie z tych nowych technologii pochłania inne sfery jego życia, kiedy zaczyna się izolować, unikać kontaktu ze znajomymi, z którymi nie spotyka się już offline, kiedy całe swoje kontakty ogranicza do kontaktów online, kiedy też próbuje ograniczyć używanie np. smartfona czy granie i to mu się bez przerwy nie udaje. Wtedy powinniśmy się zaniepokoić. Czy o uzależnieniu świadczy nie bezwzględny pomiar czasu, czy to są godzina, czy dwie, czy trzy spędzone z telefonem, tylko zachowanie i to, jakie aktywności dziecko podejmuje, korzystając ze smartfona? Tak, my zdecydowanie powinniśmy patrzeć na to, w jaki sposób dziecko wykorzystuje nowe technologie, jak używa tego smartfona, co robi w tym internecie, a nie tak mocno koncentrować się na tym, ile godzin mu to zajmuje. Aczkolwiek są tu pewne wyjątki. Jeżeli myślimy o bardzo małych dzieciach, takich na przykład do 2 lat, wtedy rzeczywiście one nie powinny mieć kontaktu z ekranem. Oczywiście są takie sytuacje, kiedy jesteśmy na przykład w długiej podróży albo kiedy czekamy w kolejce do lekarza w przychodni, kiedy możemy dziecku dać smartfon, tablet, zająć je na chwilę jakąś ciekawą grą, ale nie powinno być tego więcej. Im dziecko starsze, tym oczywiście ten czas może się wydłużać. Generalnie godzina dziennie to jest taki czas, kiedy jest to w normie w przypadku dzieci starszych. Natomiast jeśli chodzi o nastolatki, to już jest bardzo indywidualna sprawa. Mimo pojawiających się próśb, a później gróźb, dziecko nie odkłada smartfona. Co powinniśmy wtedy robić? Myślę, że przede wszystkim nie prosić, nie grozić. Nie ma nic gorszego dla autorytetu rodzica, niż mówić dziecku, odetnę ci Wi-Fi, zabiorę ci smartfona i nic nie robić. Dziecko wtedy uczy się, że właściwie nasze słowa niekoniecznie mają jakieś wielkie znaczenie. To, co powinniśmy zrobić, to po prostu porozmawiać. Zapytać dziecko, co je tak pochłania w sieci, co jest tak niezwykle fascynującego, czym się zajmuje, dlaczego spędza tam tyle czasu i renegocjować sposoby używania. Zaproponować alternatywę? Również. Zaproponować alternatywę to jest nieco trudne, bo trudno jest znaleźć alternatywę do tak angażującej i stymulującej rozrywki jak internet czy smartfon. Nie łudźmy się, że dzieci poproszone o to, aby odłożyły smartfona czy wyłączyły grę, same sobie taką alternatywę znajdą. Nowe technologie są niezwykle stymulujące dla umysłu, mają bardzo dużo bodźców, wiele się tam dzieje, są niezwykle ciekawe, więc to jest bardzo trudne, nie tylko dla dzieci, dla dorosłych również, żeby tak po prostu je odłożyć i znaleźć coś ciekawego. Ale my jako rodzice, myślę, że pamiętamy różne ciekawe zajęcia z czasów sprzed takiego wysypu nowych technologii i jesteśmy w stanie zaproponować dziecku coś ciekawego, coś innego, ale też proponujmy i róbmy to razem z dzieckiem, tak? Pokazujmy, modelujmy, że można ciekawie spędzać czas, że można się dobrze bawić, niekoniecznie tylko i wyłącznie ze smartfonem w ręku. Jeżeli mimo tych wszystkich próśb dalej dziecko nie chce słuchać, jest przyklejone do urządzenia, gdzie powinniśmy szukać pomocy? Ja myślę, że nadal pierwszym naszym odruchem powinna być rozmowa z dzieckiem, gdzie powinniśmy znaleźć dobry moment, kiedy nikt nam nie będzie przeszkadzał. Troszkę poobserwować to dziecko, zebrać różne argumenty, przyjrzeć się w jakiś sposób wykorzystuje nowe technologie i powiedzieć dziecku o naszych obawach, konkretnie, mówiąc argumentami, pokazując nasze obserwacje i zapytać dziecko, co ono też myśli na temat tego, w jaki sposób wykorzystuje na przykład smartfon czy internet. Myślę, że w wielu przypadkach absolutnie to zadziała. Natomiast jeżeli widzimy, że ten smartfon naprawdę zżera dużą część życia, to rzeczywiście szukałabym pomocy specjalisty, szczególnie jeżeli dziecko jest bardzo rozdrażnione, jeżeli przeżywa bardzo duże wahania nastroju w związku z używaniem smartfona czy graniem, jeżeli
reszta jego życia praktycznie nie istnieje, jest tylko świat online, wtedy rzeczywiście szukałabym pomocy psychologa, pedagoga w szkole. To po pierwsze. Po drugie, może to być też psycholog, na przykład w poradni psychologiczno-pedagogicznej. I po trzecie, psycholog w poradni zdrowia psychicznego lub terapeuta uzależnień. Bardzo Pani dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Bezpieczne dziecko w internecie? E-Polak potrafi. Sprawdź na gov.pl / niezagub dziecka w sieci.